Witajcie kochani, dzisiaj zrobimy polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowym. Robi się to bardzo szybko i jest bardzo pyszne danie. Mam przygotowaną polędwicę wieprzową. Możecie dać oczywiście polędwicę wołową. Pół kilo tej polędwicy jest. Cebula, taka średnia krojona w kostkę. 300 gram pieczarek startych na tarce. Śmietanka 30, 150 ml. Sól i pieprz do smaku. Polędwicę kroję na takie mniejsze kawałki centymetrowe. Może się zdarzyć, że będzie tutaj błona. Tak jak tutaj jest taka cieniutka, czasami bywa błona na całej tutaj jednej ściance, to wtedy ją trzeba ściąć. Słuchajcie, teraz polędwiczki rozkładam sobie. Ok, słuchajcie, teraz posolę. Z dwóch stron posolę i dam pieprzu. Teraz obrócę sobie polędwiczki na drugą stronę. Z drugiej strony. Ok, i smażymy. Rozgrzewam patelnię. Dodaję masło klarowane. Dwie łyżki masła klarowane do smażenia. Dobra, tłuszcz mi się rozgrzał. Słuchajcie, dajemy polędwiczki. Tak 4 minuty po na każdej stronie smażymy. Dobra, polędwiczki obracamy, słuchajcie, na drugą stronę. Znowu smażymy 4 minuty. Słuchajcie, w takim rondelku daję troszkę masła klarowanego. Dodaję pieczarki. Smażę, aż mi trochę sok puszczą. Polędwiczki już mi się usmażyły, więc je zdejmuję z patelni. Do pieczarek dodam cebulę. Posmażę, aż mi się tutaj cebula, aż mi cebula zmięknie. Pieczarki fajnie sosik tutaj już puścimy. Dodam teraz śmietankę. I chwilę posmażę razem. Pogotuję. Już nam się zacznie tutaj wykrywać, dodam polędwiczki razem z tym sosem. Słuchajcie, i to będę tak gotować razem może minutkę, dwie, nie dłużej. Jeszcze naprawdę samą upieprzę. Zmielamy. Zmieszamy. No, pychota, słuchajcie. I mamy gotowe. Słuchajcie, polędwiczki mamy gotowe. Robi się bardzo szybko, są przepyszne i oczywiście pożywne. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia niebawem.